No to nadszedł ten moment. Już jesteśmy pod szpitalem. A, no właśnie. To jak on ma się nazywać? Pamiętasz, Liluś? Będzie Leon. No to dobrze. O, no to dobrze, że się cieszysz. A mamusia się cieszy? Wreszcie. Ja bardzo za tobą tęsknię i chcę, żebyś przyszła bardzo szybko, bo już za tobą bardzo, bardzo tęsknię. Kocham ciebie. I mamy nową łyżkę do właśnie też i do krojenia noży, żeby mieć dyni, żeby też te gub z tej dyni wyjąć. Halloween! A ja też, Zeniu, bardzo, bardzo tęsknię i też cię strasznie kocham i zaraz się biorę za czesanie Lilianki i robienie jej warkocza. I czekamy na następny update. Okej. To jaki dzisiaj, Zeniu, Leon zrobił progres? Może opowiesz wszystkim. Bardzo jest zmienioną rzeczkę. Oddychanie ma lepiej. Ma taką rureczkę, zdjęli mu maskę taką tlenową i teraz ma tylko taką rureczkę. Poza tym zdjęli czapeczkę, coraz lepiej trzyma ciepło. Nie wiem, czy coś słychać przez tą maskę, jak mówię. Myślę, że trochę słychać. Jest okej. No właśnie, pani pielęgniarka powiedziała, że zrobił duży postęp. Już niedługo będą sprawdzać, bo chodziło o to, że nie mogli go karmić, bo tracił oddech. Więc był karmiony w zasadzie tak bezpośrednio przez rurkę do żołądka. No a teraz już coraz lepiej oddycha i niedługo zaczną właśnie mu bezpośrednio przez usta podawać pokarm. At 2 o'clock he's gonna go up to his big 13 ml. Oh. At 2 o'clock, he'll eat again, and he goes up to the 13. Wow. Yeah. So that's 13? Good. 13? So much? Well, he was on 8. Mm-hmm. When? Yeah. When yeah. Happened? No, they bump him up because he's doing okay with the feeding. So if okay. He was vomiting, it'd be different. But oh, okay. You know, we want to work to get his IV down a little. Okay. Because I freeze some more milk because I thought it's too much, so I freeze. So you know what? Because I asked him to make spaghetti. Mm-hmm. This is a dash. I'm gonna put his head. You know what? I want this for him. Oh, so cute. Co tam, Leon? Leon się obudził, jest teraz bardzo ciekawy świata, się rozgląda. Wie, że trwa mecz Polska-San Marino. Już powiedziałem, że 3 bramki strzeliliśmy. Także jest zadowolony i teraz spokojnie obserwuje, co tu się dzieje dookoła w świecie. A tylko czkawka go dopadła, to jest jedyny mankament. Ale tak, to wszystko jest w porządku. O, tak wyglądamy we dwójkę. Podgrzewam mleczko, zaraz będzie karmienie pierwsze przez tatusia. Leon głodny. Co? Masz ochotę na świeże mleczko? Jeszcze trochę zaspany. Było z, nie wiem, ze 3/4 chyba tej butli napełnione. I tu nasz bohater zjadł. Tak mu dobrze idzie to jedzenie, się okazuje, że tu możliwe, że będzie przyspieszone wypisanie ze szpitala. Wiesz, Leon? Jeszcze pani nie wie, ale jakoś tak
Wszystko wskazuje na to, że może nawet w ciągu najbliższych dni zostaniesz wypisany, jeżeli dalej będziesz robił tak dobry progres. No. Nawet się już kilka razy, tak jak przed chwilą, uśmiechnął. No dobra, ale po takim wielkim jedzeniu, no to wiadomo. Trzeba się zdrzemnąć. Także teraz już ledwo tutaj zipie, chyba zaraz kimono. Co, Leon? Jak myślisz? Spanko? Nie ma to jak taka popołudniowa drzemeczka, nie? A no i tą rurkę, jeżeli będzie dalej tak jadł, to znaczy, teraz je już tylko przez usta. Jeżeli dalej będzie mu się tak dobrze to udawało przez następne 12 godzin, tak? Bo zaczął dopiero dzisiaj rano jeść normalnie z butelki, no to mu już usuną tą ostatnią rureczkę, co ma w nosie, bo nią ma podawane jedzenie prosto do żołądka. Znaczy miał, już teraz nie ma. No, więc Leon, wszystko w twoich rękach. Będzie szło tak dobrze, to cię niedługo wypiszą. Dobrze, nie? No dawaj, uśmiechnij się jeszcze, tak jest do kamery. O, chyba zrobię takie, oj tatuś, już widać spokój. Opuścił Leon swoją kwaterę dotychczasową. Ma teraz nową metę. Taką kołyskę. Oj, coś chyba się przyśniło. A nie, znowu ta czkawka. Tak jak wczoraj. Zaraz ci przejdzie, spoko, loko. A może to ma tą czkawkę, bo mu tam się nie odbiło po jedzeniu i... Ale zaraz przejdzie, spoko, spoko. To jeszcze nie wyciągaj tej rurki, jeszcze na razie nie. Żenia teraz ma naszego Leonka w opiece. No i jaki jest najświeższy raport? Coś mu muszą zwiększyć dawkę odżywek, żeby szybciej przybierał na wadze, bo je ostro, ale za mało jeszcze przybiera na wadze. Tak, dodali mu tak, żeby była większa wartość kaloryczna. To taką właśnie dodatek do mleka. No, mam nadzieję, że będzie już przybierał trochę szybciej. No. Ale już chyba tak na stałe opuścił ten inkubator, więc tutaj proszę bardzo, ma sobą elegancką swoją nową kwaterę. No i jeszcze wyjęli mu tą rureczkę. A, no właśnie, już kompletnie nie ma żadnej rurki. No, teraz jeszcze tak, więc jest zdany na siebie. Więc pozostaje mu co, tylko sprawnie jeść, przybierać na wadze i już niedługo się melduje u nas w domu. No. Pierwsze zmienianie pieluchy przez mamę. O nie, proszę nie odkrywać, bo tutaj jest na filmie. W trakcie produkcji tutaj przerwałam. No to chyba potrzebujemy następną pieluchę. A może mi się wysrusia do końca. No, no. Teraz jeszcze siusianie doszło do tego. O Boże. No dobra, to może mu nie przeszkadza. Super, Liluś! No, spróbuj jeszcze raz.
Pięknie. Wygraliśmy 1-0. To jednak Red Bullsi rządzą w Nowym Jorku. Lilusia nawet ma nową koszulkę. Ostro trenują technikę. A tymczasem tutaj mamy Rzęsie i Leona. O, akurat jakiś i to taki wojskowy. No, z takim radarem potężnym. Właśnie. I tu mamy pana Leona. Dzień dobry. Twoja siostra właśnie trenuje piłeczkę. Jeszcze tak z ile? No z 6 lat. I ty będziesz tutaj na tym boisku grał. Nie, mamusia? Też będzie małym Red Bullsem. Jak cię już karmi braciszka? Dostał 70 ml. Tak. Mogę ja teraz? W ogóle już w tą sobotę, bo dzisiaj jest czwartek, a w sobotę już będzie obchodził 3 tygodnie. Ale ostro je, więc szybko rośnie. Pięknie, już świetnie ci idzie. Ja też trochę. Leon, tobie się podoba? Gul, 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 gul. No pewnie. Mnie siostrzyczka karmi. Okej, teraz moja kolej. Zobaczmy na typowy poranek u nas. Jesteśmy na 2 dni przed Halloween, więc ozdoby są halloweenowe wszędzie. A więc to zazwyczaj wygląda o 7:50, tak jak teraz mamy tak, że ja tutaj już jestem zalogowany do pracy, ale przy okazji też czytam sobie informacje jakieś giełdowe. A Lilusia pięknie, ale to pięknie je śniadanko, prawda Liluś? I ogląda co? Coś... Karolka. Właśnie, i coś tam na Netflix. O, tutaj dynia, którą dzisiaj będę drążył. To wam później pokażę efekt. Strasznie cię. O, tam wiedźma u nas wisi. A co tu jeszcze z takich ozdób fajniejszych? Aha, tam mamy kota. Jak on się tam nazywał, Liluś? Mietek? Taki... Przepraszam, że nawet świnki są obwiązane tutaj taśmą warning, czyli tam, że ostrzeżenie. To może być coś niebezpiecznego. O, tutaj jeszcze wam pokażę. Zamknąłem drzwi od łazienki, ale pokażę wam, o! Takie sobie nakleiliśmy. Ale wejdźmy do sypialni rodziców. Zobaczymy, co tam Rzęcia robi. Rzęcia dzisiaj przez całą noc czuwała przy Leonie, więc pewnie jeszcze chrapcia. O, i tutaj nasz bohater szykuje się na pierwszy Halloween. Będziemy przeszkadzać.
już mieliśmy jakieś spacerki, a teraz po raz pierwszy pan Leon jedzie na wycieczkę samochodową. Jedziemy na imprezę taką małą halloweenową. No, już jutro w niedzielę będzie oficjalny Halloween, ale teraz to jest taki bardziej mały festiwal halloweenowy, że Halloween się rozpoczyna. I tu ktoś idzie w kostiumie Nike, a ja idę w kostiumie czarownicy. Tak, to co, Leon jest za kogo przebrany? Za dresiarza? Tak, za małego dresikarza. Dobra. Nie, za super dresową dzidę. Dobra, no to jeszcze czekamy chwilę na mamusię i ruszamy. To jest tylko pół godziny drogi, więc zaraz będziemy na miejscu. A nie dwie godziny jak tam w szpitalu, co nie? No. Leon, gotowy na jazdę? Chyba gotowy na dalsze spanie. Nie, naprawdę on się tylko teraz budzi. A widzisz, on jest gotowy. Mhm. Już idziemy. Pokaż się pani Good Witch. No bo chyba są koła jeszcze zablokowane. Pokaż się, jak pięknie wyglądasz. No, ale ty profesjonalnie to obsługujesz. Tak, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dobra, nie będzie padać! Tak, ogólnie to jest jakieś tutaj muzeum. Nazywa się Liberty Hall Museum. I tu wszędzie dookoła się jakieś różne ciekawe rzeczy dzieją. Tam jakieś malowanie pewnie dyń, muzykę słyszymy. Przed chwilą jeszcze były jakieś śpiewy, więc chyba tam warto zajść. Dobra, już idziemy. Nawet jest ciepło, w ogóle jest 20 stopni, więc jak na koniec października, nie najgorzej. Tak. U nas jest tylko Lilusia przebrana, a tu proszę, cała rodzina się bawi. Są i niebomocnymi. Super. I starodawny traktor. I one się pozmieniały w dynie. Dzieci w dynie? Do not eat any pumpkins because you might eat a real child turn into a pumpkin. O nie, no to lepiej nie jestmy żadnych dyń. Nie, no ale już to rozwiązali the problem. A jak rozwiązali? Rozwiązali się the problem. Who stole the magical candies? Aha. I co tu mamy? A, można się z duchy pobawić, jakieś czarnie. Na pranie, tak? Nie, to jest do kupowania, ale my już kupiliśmy, mamy nawet już ładnie ozdobioną, więc idziemy po prostu dalej. No, idziemy, tak, tutaj jakieś prace artystyczne. A nasz Leonek sobie chrapcia. Liluś, pokaż, co tworzysz. Czekaj, już zaczynam nagrywać, muszę tylko powiedzieć, że Leon sobie wcina, obudził się. I tak jak wcześniej wspominałem, te tereny, po których chodzimy, się nazywają... Dobra, idziemy już do tego ogrodu. Nazywają się Liberty Hall. I te... Patrz, jakie fajne halloweenowe. Tutaj ten cały kompleks. No. To są żołędzie, wiesz? Bo tutaj to dookoła, co rośnie, to już sprawdziłem, że to dęby błotne. A, no piękne. Dobra, to idziemy do tych ogrodów, tak Liluś? Także zostało to, te tereny zostały kupione przez bogatego przedsiębiorcę pana Livingstona w 1760 roku.
I on tutaj sobie po prostu chciał taką posiadłość, no, na wypady takie, na wyluzowanie się stworzyć, więc po kupnie tych terenów zbudował tutaj te piękny dom. Już idziemy. Tak, zbudował piękny dom, on jest w stylu gregoriańskim, 14 sypialni. 14? No. No jak miał dużo kasy, no to wiesz. I przez 16 lat tutaj był spokój, powiedzmy, a później jak Stany Zjednoczone walczyły o niepodległość i w 1776, jak wreszcie uzyskały tą niepodległość, to tutaj pan Livingstone za walkę o uzyskanie niepodległości został mianowany gubernatorem stanu New Jersey. No i to była jego taka właśnie kwatera. I tutaj oprócz tego domu, no to też piękne ogrody zostały stworzone. Co? Ojejku. Nie, tutaj jest napisane In loving memory of Stuart B. Keen. No to zasadzili drzewko. A, no widzisz. Umarł? Tak. Ale on żył dosyć długo, wiesz, na tej tablicy było, że chyba z ile? 68 lat, tak. Od 1934 do 2002 roku. Dobra, no to idziemy. Tylko się już nie zgub w tych tutaj labiryntach żywopłotowych. Na pewno? No to, no dobrze, no to prowadź. Ja cię zaraz złapię. Chodź tutaj, wiedźmo! Już cię mam. To jeszcze ten mały domek to jest wędzarnia. O, Liluś, a pokaż swój kocioł wiedźmowy. Okej? No. Jak tam, o, Leon już chyba skończył szamkę, więc idziemy zwiedzać dalej. No chodź do kocioła. Do kotła. Tak, wspominałem, że to jest wędzarnia tutaj? Chyba. No na przykład jakieś mięsko tutaj wędzili sobie. Wtedy takie było. Całkiem fajnie smakuje mięso wędzone. O, a tutaj kocioł prawdziwej czarownicy. Nie? Leonuś, kończ tę twoją szamkę! To wcale nie jest takie proste. Tutaj mamusia, co się śmiejesz? Myślisz, że tobie by lepiej wyszło? O, jest! Udało się! Jest! Drugi też zaliczony! It doesn't speak. And it just moves food up and down. So you could have loaded the food that was going to be served up and pulled it up with the ropes. And then when the dishes were dirty and you were sending them back down, you'd load it up with dirty dishes and send them back down to the kitchen, which was down on the lower floor. So that made it very handy for being a butler. Jak widzieliście na filmiku z Leonem, nawet zwiedziliśmy środek tej posiadłości. A jeszcze nam tu pani powiedziała, że tu w ogóle ta rodzina Livingstone'ów, a później dalej była rodzina Keensów, którzy tutaj mieszkali, no to oni podejmowali takich gości jak George Washington, czy Hamilton, Jefferson, więc no, to tak prominentna rodzina z New Jersey. Czego ty szukasz? Ja już to też widzę. Powiem ci, że to jest na tym wozie strażackim. Już przeszłaś koło tego. Oglądamy właśnie dawną remizę strażacką z pięknie odrestaurowanymi wozami strażackimi. Już to
szukamy poszczególnych elementów. Yeah, I found it. Like, it's a fire extinguisher, like on the back of this truck. Yeah, actually, you want to know a fun story, a fun fact. These two, this one's from Union Township, and this one's from Elizabeth. And these are from 1927. The one back there is the original one, the first one to ever be here in the Union / Elizabeth area. It was built in 1911 and actually was pushed by cars. I mean, not cars, I mean horses. And you can see that they obviously upgraded within like a decade and you can actually drive stuff now. And they actually had the dogs, the Dalmatians, like those were actually things. They actually have them. What for? They served a purpose. I don't know why the people didn't tell me what purpose they served. I was kind of just scheduled to be here, but they did serve a purpose. Yeah, probably for looking for people in the fire. No pani powiedziała, że to są w ogóle wozy z te tutaj te zmotoryzowane, to tak z 1920 chyba wspomniała, a tutaj to jest jeszcze wóz strażacki. Z samego początku XX wieku, jakoś 1910, to powiedziałem, że to nawet było przez konie ciągnięte. To było wyposażenie się w dynię. I tutaj Lilusia już dostała farbę. Lily, water! I najpierw malujemy dynię, a później będziemy jeszcze naklejki na nią naklejać. Pokaż Liluś swoje dzieło. A swoje crafts. No to już chyba oglądaliśmy wszystko, nie? Bo mam jeszcze takiego. No, ale dobre, no. Takiego. Tak. Tego musimy naprawić. Mocno się rozkłada. Czekaj innego. To będzie naszyjnik dla kogo? Dla ciebie, dla mamusi? A może dla Leona? A dla ciebie. A tutaj jeszcze mam bransoletkę. A mamusia, no to masz akurat na jutro. No i tutaj jeszcze na. A tak, i Leon też ma swoją. Wcześniej miał nawet ją na rączce. Bardzo ładna. Dobra, no a ta dynia, Liluś. Tak? Bierzemy już ją? Czekamy aż wyschnie. Ojejku, ale ma czerwono-niebieskie zęby? Tak. Czy w życiu takiej dyni nie widziałem. A tam z tyłu ma coś naklejone? Co? Coś nakleiłaś z tyłu? Czy tylko ten nohalek? A, bo to z tyłu jeszcze pomalowałaś. Taki jakby kwiatek. Piękne. Dobra, i lecimy do domu. A jutro parada halloweenowa. Dołączyła do nas Sara. Idziemy prosto na paradę. Już powoli parada rusza. Unicorn! A, ten piesek. Tak. Wszyscy pięknie poprzebierani. No, o, jeszcze księdza mamy i tu. O, i znajomi nasi. Zobaczymy, jak Leon się bawi. Drugiego. O, świetnie. Congratulations. Yeah!
Co tam, Żęcio? A, o, o, no, no dobre. Zaczęliśmy zasadniczą część Halloween. Czyli trick or treat, łazimy po domach i wyłudzamy cukierki. I przy okazji oglądamy piękne ozdoby. No? Co? Aha, ty się kąpię w trumnie. No tutaj mają jakąś na tej ulicy, zamknęli tą ulicę i jakąś małą imprezę lokalną. Ulica Duszkowa, popatrz. Duszkowa? A, bo jeszcze tam są duchy, no. Wszędzie, które drzwi się nie podejdzie, to gryjance dają. Happy Halloween! Leon, co ciebie omija, to jeszcze nie wiesz. Fajne mają te kostiumy. Pani za piwo się przebrała. Nice kostium! Wreszcie jakiś pożytek z tych kabli tutaj wiszących nad ulicami. Z bliska to nawet lepiej wygląda. Tutaj taki pies, szkielet, inny tu wisi za nogę. Wystarczająco creepy. O, jest. Warto było poczekać. Ten świecznik tam jest fajny, gada i się schyla. Na taką główną ulicę trick or treatową Halloween, czyli Bloomfield. Tutaj jest najwięcej przystrojonych domów. No i praktycznie w każdych drzwiach to dostaje się cukierki. Ale też jest najwięcej ludzi szwędających się. Teraz Gabro. Ja mam prawie całe wiadro nazbierane tych cukierków. Ale on dalej śpi. Nic, ani jednego cukierka nie dostał. Mamusia, w domu musimy mu dać mleczko. No, dobre mleczko. W nagrodę. Dobre, ciepłe mleczko. Tu jakaś wytwornica dymu. A jeszcze tam żywa roślina. Yeah.